witam się z Wami razem z moją świeczką Adwentynką. Ostatnio Adwentynka uczyła Was adwentowej piosenki. Była dosyć długa i troszkę trudna, więc chciałabym, żebyśmy ją dzisiaj jeszcze raz razem zaśpiewali. Być może dzisiaj będziecie potrafili zaśpiewać już z nami cały refren i zwrotkę. Spróbujcie! Brawo dla Was! Mamy dziś trzecią niedzielę Adwentu, dlatego też na naszym wieńcu adwentowym płoną dziś trzy świece. I też dzisiaj chcę Wam opowiedzieć trzecią historię, trzecie zwiastowanie anioła Gabriela. Posłuchajcie! Jeśli oglądaliście szkółkę dwa tygodnie temu, pamiętacie, że anioł Gabriel ukazał się Zachariaszowi, któremu przepowiedział, że niebawem jego żona urodzi syna. W zeszłym tygodniu pani Dorota opowiadała o tym, że ten sam anioł Gabriel ukazał się młodej dziewczynie, Marii, której powiedział, że i ona wkrótce urodzi dziecko, ale będzie to wyjątkowe dziecko, Zbawiciel. Maria krótko po tych wydarzeniach opuściła swój dom, zostawiła ojca i matkę i udała się do swojej krewnej Elżbiety. Lecz co najważniejsze, zostawiła też Józefa, człowieka, z którym była zaręczona. Kiedy Maria znikła, być może Józef zastanawiał się, dlaczego to zrobiła. Na pewno bardzo martwił się o nią. 3 miesiące później Maria wróciła. Józefowi wydawało się, że nie było jej bardzo, bardzo długo. Lecz kiedy usłyszał jej wieści, zmartwił się jeszcze bardziej. Maria spodziewała się dziecka. Może nie powinien się z nią ożenić? Co powinien zrobić? Jak ma z niej zrezygnować? Co ma jej powiedzieć?
Józef przewracał się z boku na bok i próbował zasnąć. Tej nocy usłyszał jednak, jak ktoś powiedział do niego: nie bój się. Zachariasz, Maria, a teraz Józef usłyszał poselstwo anioła Gabriela. Jakie to było specjalne poselstwo? Właśnie nie bój się. Józefie, powiedział anioł, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego, a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Zbawi z grzechu? Co miał na myśli ten anioł? Grzech to wszystkie złe rzeczy, jakie robimy. Kłamstwa, oszukiwanie, dokuczanie innym, nieposłuszeństwo, bicie innych i niewiara w Boga. Bóg powiedział, że grzech musi być ukarany, a karą za grzech jest śmierć, oddzielenie od Boga na zawsze. Lecz Jezus miał zbawić od grzechu. Miał przyjść po to, aby zostać ukaranym za grzechy tego świata. Maria wraz z Józefem z niecierpliwością oczekiwali na narodzenie Bożego Syna. Byli bardzo, bardzo szczęśliwi w swoim małym domku w Nazarecie. Józef ciężko pracował w warsztacie stolarskim. Maria zajmowała się z radością gotowaniem i dbaniem o ich wspólny dom. Byli szczęśliwi i z radością oczekiwali tego wyjątkowego dnia. Józef uspokoił się i wiedział, że na pewno dobrze postąpił, zostając z Marią. Przecież powiedział mu o tym anioł. Otrzymał specjalne poselstwo. Nie bój się. Dziś Pan Bóg również do was mówi: nie bój się. Do ciebie i do mnie. Zdarza się, że często i my się boimy. Boimy się podejmowania trudnych decyzji, takich, jaką musiał podjąć Józef. Ale Bóg mówi: nie bój się, bo ja jestem z tobą. I nie musimy się bać. Nie musimy się bać, kiedy spotykają nas trudne sytuacje, kiedy spotykają nas problemy, kłopoty, kiedy mamy przed sobą jakiś trudny sprawdzian, ale nie musimy się bać również, kiedy musimy podjąć jakąś trudną decyzję. Jeśli wierzymy w Pana Boga, jeśli ufamy Jemu, nie musimy się bać, nie musimy martwić się o to, że będziemy musieli podejmować trudne decyzje, że będziemy musieli żyć w strachu, bo Pan Bóg troszczy się o nas i ma plan dla naszego życia każdego dnia. Myślę, że możemy Mu za to podziękować. Złóżcie swoje ręce, będziemy chcieli się modlić. Kochany i dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty masz plan dla naszego życia, że Ty każdego dnia się o nas troszczysz i każdego dnia nas prowadzisz. Dziękujemy Ci, że Ty zesłałeś swojego Zbawiciela, który umarł za nasze grzechy, abyśmy my nie musieli umierać. Dziękujemy Ci za ten Adwent, który możemy przeżywać i za to, że możemy czekać teraz na pamiątkę narodzenia naszego Zbawiciela. Prosimy Cię, wysłuchaj nas i bądź z nami każdego dnia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Od początku Adwentu mówimy o tym, że anioł Gabriel ukazywał się różnym ludziom, którym przynosił dobre wiadomości.
I dlatego dzisiejszą pracę plastyczną chciałabym również poświęcić zrobieniu pewnego anioła. A za inspirację do tej pracy plastycznej chciałabym podziękować dziś księdzu Janowi Byrtowi ze Szczyrku. Bo będziemy chcieli zrobić dziś takiego anioła z maseczek. Pewnie każdy z Was takie maski ma w domu, a jeśli nie, wybierzcie się do najbliższego marketu, tam znajdziecie takie. Co będziemy potrzebować, żeby naszego aniołka zrobić? Potrzebne nam będą dwie maseczki. Z pierwszej z nich odcinamy końcówkę. Ta odcięta część będzie sukienką. O! Natomiast górną część składamy tak, jak składa się wachlarz albo harmonijkę. Gumeczkę dajemy z tyłu. Drugą maskę składamy również jak harmonijkę. Drucikiem do góry. Zginamy ją w pół, tak żeby środek maseczki stworzył nam główkę, a boki skrzydełka. Z tyłu mamy gumkę z tej pierwszej maski i tą gumkę wykorzystamy do tego, żeby związać ze sobą maseczki. Raz, dwa, i zwijamy ją tak długo, aż skończy się gumka. Tak, żeby spięte było sztywno. I hop. Efekt musi być taki. I teraz już tylko rozkładamy skrzydełka. Drucik, który jest w górnej części maski, pomoże nam pięknie te skrzydła ułożyć. Rozkładamy też sukienkę. Gumeczki, które mamy po bokach skrzydełek, odrywamy od dołu. O, proszę bardzo. I drugą tak samo od dołu. No, ta trzyma się wyjątkowo mocno. I kiedy już mamy dwie gumeczki oderwane z dołu, związujemy je na górze na supełka. W ten sposób naszego anioła możecie powiesić albo na choince, albo w jakimś innym miejscu, gdzie będzie Wam przypominał historię anioła Gabriela. Życzę Wam dobrej zabawy. Możecie takich aniołów zrobić dowoli. Wtedy Wasza choinka będzie wyjątkowa, tak jak cały ten rok był wyjątkowy. Powodzenia! Adwentynka i ja żegnamy się dzisiaj z Wami. Życzymy Wam dobrej niedzieli. Zostańcie z Panem Bogiem. Cześć!